Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się... Time? Mały file? Nie tym. A tym. Kolejny silnik ze złomu. Czy odpali, czy zadziała. Tego się dowiemy w dzisiejszym odcinku. Bardzo Was przepraszam za odgłosy kosiarki w tle. Sąsiadzi jadą na ostro, na pełnych obrotach, ale no nie dam rady tego za bardzo nic zrobić z tym, więc będziecie w tle mieć tą muzyczkę. Muzyczkę dla uszu. Silnik został zmodyfikowany. Jest to wersja eko. Wersja eko, czyli ciachnięty tył. Silnik ze złomu, stan nieznany. Jeszcze go nie próbowałem odpalać, więc nie wiem, czy to odpoli, czy nie. To trzeba będzie zrobić. Mianowicie, zajmiemy się gaźnikiem. Trzeba będzie gaźnik sprawdzić, bo to leży już lata. Ze 2 lata pewnie, nie pamiętam dokładnie, około 2 lata. Ten silnik leży, miałem coś z niego stworzyć. Ale się na razie nie udało. Nie było kiedy. Jakaś kompresja jest, więc powinno to zapolić. Rozrusznik, kurna, o jasny pieron, już widzę problem. Brakuje nam Bendixa. Bendixa i musimy mieć pokrywę. A co ja z tym zrobiłem? Nie pamiętam po tych 2 latach. Trzeba będzie to znaleźć i zamontować, bo inaczej tego nie odpalimy. Tyle. Jeszcze trzeba będzie zrobić jakąś prowizoryczną instalację. Co prawdopodobnie podwędzimy z silnika. Innego ze złomu. Mianowicie z tego silnika podwędzimy instalację. Tutaj co tworzyłem, chociaż tak widzę, że nawet ją będzie ciężko podwędzić. Nie damy rady. Więc nie przedłużamy. Jedziemy z tematem. Nie wygląda to zbyt obiecująco. Mamy moduł zapłonowy. Tutaj się podłączyłem masę. Cewka gdzieś tam leży. Instalacja taka super, hiper, ultra prosta. Mam nadzieję, że widać. Zbiornik paliwa trzeba zamontować i będzie gotowy do sprawdzenia. Aha, jeszcze dekielek. Znalazłem dekiel, który mam kopię.
kopkę trzeba będzie przyjanuszować trochę. Się przykręci na dwie śrubki, na trzy i może będzie trzymać. To znajdę śrubki, kopkę i widzimy się przy próbie odpalania. Do odpalenia powinno wystarczyć. Nie wiem, czy już stoi pieron. Nie wiem jak to. Niestety nie znalazłem Bendixa, więc trzeba będzie próbować jakoś nożnie to odpalać. O jest. Nie wiem, czy dam rady. O jest. To wie, jakie tu są palne obroty ustawione. To już mi nie jest potrzebne. Ale to jest wystarczające. Tylko będą za małe obroty. Będzie chodzić. Nie ma, co mi się wydaje, już chyba więcej kopać, kombinować, ale chyba już widzicie, że chodzić będzie. No nie ma jak za bardzo. Kable mi się tutaj dotykają. Jeszcze raz zagadaj. No. Mam nadzieję, że to jest dowód, że chodzić będzie. Kolejny sukces. No i pewnie jak widzieliście, silniczek zagadał. No według mnie pracował dość fajnie. W miarę równo, na tyle ile pracował. Nie chciałem za bardzo nim gazować ani nic, bo tutaj jest osłona plastikowa i to mogłoby się zajarać. Stopić. Za bardzo nie chciałem. Tyle ile tutaj zapracował, tyle mi wystarczy. Trzeba byłoby tutaj wykombinować coś ze saniem elektrycznym i ewentualnie z gaźnikiem, z jakimś gazem. No teoretycznie można było ręcznie przegazowywać, ale nie widziałem tutaj za bardzo żadnych potrzeb na taką modyfikację, na taką zabawę. Tyle. Jak widzicie, na złomie też można dorwać działające silniki. Chyba jeszcze ani jednego silnika takiego niesprawnego nie przywiozłem. Takiego przynajmniej co nie zapalił. No. Ze złomu akurat w moim wypadku jest ciężko coś przywieźć, co jest niesprawne. I oczywiście w cenie złomu silniczek, więc można się pobawić. Można spróbować zrobić taki mały agregat na alternatorze samochodowym. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, zobaczymy. Będzie to tylko taki test moich umiejętności. Czy podołam, czy dam radę. Więc no, niebawem się ukaże pewnie na kanale. Agregat ten czerwony, coście widzieli na początku odcinka, też z niego będzie odcinek. Jest to agregat podarowany przez mojego kolegę z roboty. Ziomeczka, za co dziękuję. Stan nieznany. Tam będę gaźnik wymieniał, bo są takie małe tam problemy. Ktoś tam już był, ktoś tam już kombinował przy tym gaźniku, przez co niestety, ale muszę go wymienić. O nim też będzie odcinek na kanale, będziemy go próbować uruchamiać, bo nie wiem, czy w ogóle ładowanie jest, czy prądnica jest sprawna, co tam jest. No elektryce się za bardzo nie znam, więc będziemy się uczyć po troszeczkę, powoli, też i elektryki. Dobra, nie przedłużajmy, ja się z Wami żegnam. Jak się Wam podobało, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować, a ja uciekam do kolejnej roboty. Mam nadzieję jakiejś ciekawej.
Więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!